No, powiem wam, że kto parkował w Poznaniu pod szpitalem na Szamarzewskiego, ten się w cyrku nie śmieje. Cześć YouTube, kolejny raz. Co można robić w szpitalu oprócz obserwowania parkingu z 5. piętra? Zobaczcie, co tu się wyprawia na tym parkingu. Tu Janusze jakieś cofają, coś. Patrzcie, co się dzieje. Tu każdy próbuje się jakoś wepchać. Temu jednemu udało się cofnąć. Tutaj następny cofa. Tutaj Mercedes jedzie do przodu. Tamten próbuje cofnąć. Tutaj ten tym Oplem się wpakował przed chwilą przed tego granatowego, który też tu próbuje cofać w to samo miejsce oczywiście. No, ale ten tym Oplem wpierniczył mu się, bo tamten już był bliżej. Ten tym niebieskim stał bliżej, tym Peugeotem. Stał bliżej, tylko zły kąt sobie wziął i musiał podjechać do przodu, a w tym czasie jak ten podjechał do przodu, to ten tym Oplem mu się wcisnął i znowu ten granatowy stoi. Nie? Ten w tym srebrnym na środku czeka, bo chce wyjechać, ale nie ma gdzie, cofnąć się boi. Tu następny cofa już na ulicę, tamci dwaj blokują w drugą stronę przejazd w ogóle, tam są jeszcze dwa miejsca wolne parkingowe, ale oni boją się przejechać przez krawężnik. Ale i tak najlepszy jest ten Janusz koło tego srebrnego Golfa pod drzewem. Przed chwilą był jeszcze z jakimś jednym? Nie, dwóch ich tam jest. Tak, nie zdążyłem tego nagrać, w ogóle nie pomyślałem, żeby to nagrywać. Oni stali przed chwilą i kierowali ruchem w ogóle. Nie? Dyktowali, gdzie, kto ma wjechać, jak, cofnąć, coś. Tak, jedni drugich blokują. Zrobiłoby się miejsce, bo tam parę osób chce wyjechać, ale nie wyjadą, bo drudzy oczywiście nie odpuszczą. I dla nich też nie ma miejsca. Jutro zrobię wam filmik, w którym odpowiem na wszystkie komentarze spod postów i spod filmików. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych filmikach. Cześć!